Twój tata jest chirurgiem, nie kusiło, żeby pójść w medycynę? No nie, bo tatuś też, oprócz tego, że jest chirurgiem, wcześniej uprawiał sport. Na początku była to piłka nożna, później siatkówka, więc w sumie zawsze mnie kusiło, żeby uprawiać jakiś sport. No, bywało różnie, na początku był to hokej, później miałem trochę zapędy siatkarskie, ale skończyło się na piłce nożnej i zawsze, nie tylko ojciec, cała rodzina mnie w tym wspierała, co robię i tata jakoś... Tata też mi nie bardzo mówił, żebym szedł na medycynę, jeżeli na pewno nie chcę tego, więc nie. Piłka nożna. Bramka od najmłodszych lat była takim twoim powołaniem, też z racji wzrostu i tego, że pewnie w swoich grupach wiekowych zawsze byłeś najwyższy. Na paru pierwszych treningach jeszcze w Motorze Lublin, kiedy zaczynałem w ogóle przygodę z piłką, występowałem na ataku, ale to były takie, wiadomo, gierki. Powiedzmy, wybierane składy, wiadomo, jak to się... Na początku gra, więc zaczynałem na ataku. A to były, nie wiem, że 5 pierwszych treningów, a później przypadkowo stanąłem na bramkę, bo kolega nie mógł i kogoś wybierali, no to wybrali oczywiście mnie, bo byłem najmłodszy, no i tak zostało do dzisiaj. Jesteś wychowankiem zespołu z Lublina, ale od najmłodszych lat byłeś, tak można powiedzieć, zawieszony między Polską a Ukrainą. Jak u ciebie wygląda ta kwestia pochodzenia, narodowości? Mamy spore po polskie korzenie i nigdy nie było z tym jakiegoś problemu jakiegokolwiek. Od małego mieszkam w Polsce, tutaj się wychowałem. Wiadomo, no nie zatraciłem też tych ukraińskich swoich korzeni, tak, ale nie było nigdy z tym żadnego problemu. Wiadomo, moja babcia jest Polką, ze strony mamy też to było wymieszane, więc często odwiedzam Ukrainę i nie było nigdy z tym żadnego problemu. Grając w Lublinie trafiłeś do Wisły Puławy, żeby grać na wyższym poziomie, ale też z tego co czytałem, niewiele brakowało, żebyś wylądował w dobrym klubie zachodnim albo wschodnim. Chciały cię Borussia Dortmund i Szachtar Donieck. Tak, zdarzyło się. No i byłem w Szachtarze 2 razy na testach i w Borussii też raz. No ale tak wyszło, że zostałem w Puławach, miałem tam szansę gry ze starszymi, wtedy miałem jeszcze 15-16 lat i to naprawdę był dla mnie duży krok do przodu, także miałem szansę rywalizowania z seniorami i na pewno zaczynałem też w centralnej lidze, wtedy jeszcze była makroliga, grałem z 3 lata starszymi chłopakami i na pewno uważam, że był to naprawdę duży skok do przodu i wiele mi to dało. A pod względem tych testów w Borussii da się to w ogóle jakoś porównać? Byłeś tam w 2014 roku, Borussia pół roku wcześniej była finalistą Ligi Mistrzów, klub z największej europejskiej półki. Było to na początku 2014 i na pewno da się porównać. To nie jest tak też, że tam jest jakieś nie wiadomo co, że my sobie wyobrażamy, że tam nie wiadomo jakie rzeczy się dzieją, ale jest naprawdę... Jeżeli chodzi o juniorskie drużyny, nie ma aż takiej różnicy. No wiadomo, jest infrastruktura, wszystko jest rozbudowane, ale żeby jakiś wielki przeskok w poziomie, to nie powiedziałbym. Ja miałem przyjemność trenowania z rok starszymi chłopakami i tak jak mówię, nie było wielkiej jakiejś różnicy w poziomie. Od najmłodszych lat dostajesz powołania do reprezentacji Polski, kolejnych kategorii wiekowych. Jak to wygląda pod względem kadry? Selekcjonerzy tych kadr też cały czas utrzymują kontakt z zawodnikami na bieżąco? Pytają się, co w klubie, dzwonią, wypytują? Tak. Było tak. Zawsze trener się pytał, dzwonił. No wiadomo, też ich interesuje, tak, w jaki zawodnik teraz jest w dyspozycji, jak się czuje też w klubie, w zespole. Ogólnie dla nich ważna jest forma, jakie zawodnik się znajduje, to jest najważniejsze i na tym bazują powołania. Myślisz, że jesteś na dobrej drodze do tego, żeby się dalej nie zatrzymywać i te kolejne szczeble juniorskich reprezentacji pokonywać i w końcu zatrzymać się na tej pierwszej, najważniejszej? No wiadomo, robię wszystko w tym kierunku, tak, codzienne treningi, stawanie się coraz lepszym, to jest mój cel i jeżeli będę dostawał szansę z reprezentacji, wiadomo, jest to wielki zaszczyt i nie można temu odmówić, tak. To jest naprawdę wielki zastrzyk doświadczenia i zaszczyt, więc no mam nadzieję, tak, robię wszystko w tym kierunku. A zanim dostałeś powołania do juniorskiej reprezentacji Polski, były jakieś kontakty ze strony Ukrainy w tym względzie? Nie, nigdy Ukraina się nie odzywała, nie dostawałem żadnych powołań.
Rozmawialiśmy wcześniej o sporym przeskoku między Wisłą Puławy a testami Borussii Dortmund. A jak to wygląda po tym, jak w lipcu podpisałeś kontrakt z Koroną Kielce i trenujesz z pierwszym zespołem, z zawodnikami na co dzień występującymi w Ekstraklasie? Pod względem samego treningu chyba różnica jest naprawdę spora. No, powiem, że tak, różnica jest spora, wiadomo, tutaj jest szybsza gra, bardziej też fizyczna, piłka szybciej krąży i no cóż, pod względami bramkarskimi jest podobnie, ale jeżeli chodzi o taki ogół, to no jest szybsza, no, dlatego to jest Ekstraklasa. Przyszedł na nas na samym początku, to w 30 minucie treningu już miał dosyć. Bo tak, każdy zawodnik, który przychodzi z niższej ligi, potrzebuje co najmniej pół roku na aklimatyzację, żeby przyzwyczaić się do obciążeń. I wtedy dopiero wchodzi taki trening 100% od zimy wszedł. A on, można powiedzieć, nieźle się prezentuje, jest bardzo utalentowanym bramkarzem. Robi postępy i to jest najbardziej pocieszające, że idzie do przodu, że w ciągu tych 8 miesięcy zrobił bardzo duży postęp i myślę, że z niego wyrośnie niezłej klasy bramkarz. Musiałeś sporo poprawić przede wszystkim przygotowanie fizyczne, żeby nie odstawać od kolegów na treningach? No tak, powiem, że tak, wiadomo, to no niestety mam taką genetyczną też trochę przynależność, że mam nie za dużo masy, a wysoki wzrost i no wiem, że przyjdzie to z wiekiem, tak było w przypadku mojego ojca, mojego dziadka i mam nadzieję, że jak najszybciej, ale wiadomo, też trzeba było to wzmacniać na siłowni tutaj właśnie z trenerem Wojtkiem i no jest to ważny aspekt, wiadomo, tak. Zawsze gdzieś, żeby się przepchnąć w polu karnym, czy żeby też była szybsza, mocniejsza interwencja, większa dynamika, to do tego jest potrzebna też siła. Jesteś tutaj już ponad pół roku. Jak cię przyjęła szatnia pierwszej drużyny? Odnajdujesz się już wśród starszych kolegów? Tak, oczywiście, tutaj nie było problemu od samego początku. Nie ma jakichś podziałów na starszych, młodszych, jest naprawdę świetna atmosfera, tutaj Korona zawsze z tego słynęła. I też na początku młodsi tutaj koledzy pomagali mi się zaadoptować, starsi dawali cenne wskazówki, rady i naprawdę świetne przyjęcie miałem tutaj w Kielce. A zanim trafiłeś do Korony, miałeś może jakieś obawy z tego względu? Jak to będzie, że na przykład nie odnajdziesz się w tej szatni? No bardziej jeżeli chodzi o piłkarskie strony miałem może obawy, tak, bo nigdy nie byłem w klubie Ekstraklasy. Jeszcze w pierwszej drużynie, więc nie, ale myślę, że jeżeli chodzi o szatnię, to nie było jakichś wielkich obaw. Wiadomo, pierwszy trening, jeszcze nie znam chłopaków, musiałem się nauczyć ich imion czy pseudonimów, ale nie, myślę, że od razu szybko się zaklimatyzowałem i teraz jest zawsze gdzieś można wyskoczyć na jakąś kawę i porozmawiać jak trzeba. Tutaj zawsze można z każdym porozmawiać, nie ma, że jakiś że ktoś się wywyższa czy coś. Nie, jest naprawdę świetna atmosfera zawsze. Zacząłeś już grać w trzeciej lidze, to dobre przygotowanie do ewentualnego debiutu w Ekstraklasie, czy nie można porównywać poziomu panującego na tym szczeblu z tym najwyższym? No, na pewno nie można porównywać poziomów, ale wiadomo, ważne jest, żeby grać, żeby nie wypadać z tego rytmu meczowego i no i to jest najważniejsze i na pewno to jest konieczne przygotowanie, tak? Bo nie można tak sobie po prostu cały czas nigdy nie grać i nagle wskoczyć i grać. Znaczy, to znaczy można, ale będzie naprawdę ciężko, myślę. Więc tak, na pewno trzecia liga pomaga. Mówiłeś, że w szatni się już odnalazłeś z chłopakami, można gdzieś wyskoczyć na kawę na miasto, to w Kielcach też już się odnalazłeś? Masz jakieś swoje ulubione miejsca w tym mieście po przeprowadzce z Puław, z Lublina? To znaczy tak. Tak, zdarza mi się właśnie, głównie nie odnajduję tych miejsc sam, tylko ktoś mnie prowadzi, zazwyczaj właśnie koledzy z drużyny czy też ze szkoły czasem i ulubione miejsca. No wiadomo, jest piękny park w Kielcach i ja mieszkam niedaleko, więc zawsze lubiłem parki i zieleń, więc tam, jeżeli szczególnie w lecie, jakieś cieplej, lubię spędzić trochę czasu.
cóż, jeszcze są kina w Kielce, ja uwielbiam kino, więc jestem dość częstym bywalcem. Jesteś raczej typem domatora, wolisz posiedzieć w domu, obejrzeć dobry film, czy jednak gdzieś wyjść, coś obejrzeć, zobaczyć? Szczerze to nawet nie wiem, bo to trochę inaczej mi działa, bo ja mam jeszcze szkołę, teraz jeszcze na przykład prawo jazdy doszło i muszę to jakoś godzić, więc no wiadomo, jeżeli mam trochę wolnego czasu, to staram się gdzieś wychodzić, żeby też nie siedzieć cały czas w domu i tylko jakaś tam nauka też dla siebie troszkę, chociaż tego czasu znaleźć. Ale ostatnio raczej siedzę w domu, tak, muszę tutaj nad nauką też pracować, skończyć szkołę, też jeszcze właśnie prawo jazdy teraz doszło, więc teraz raczej w domu, ale nie jestem, żeby nie było, nie jestem żadnym domatorem. Więc. No ale właśnie, da się pogodzić szkołę z profesjonalnym trenowaniem w pierwszej drużynie? Czy jednak natężenie tych wszystkich obowiązków jest tak duże, że ciężko to wszystko ogarnąć? No na pewno nie jest to łatwe, ale byłem już do tego przyzwyczajony. Miałem taką samą sytuację w Lublinie i w Puławach. I na pewno też indywidualny tok nauczania bardzo mi pomógł. Tutaj też szkoła się, powiedzmy, postarała, żeby mi jak najbardziej pomóc w tym względzie. I no staram się, wiadomo. To nie może być tak, że nie skończę szkoły, nawet sobie tego nie wyobrażam. Jesteś w Kielcach tutaj sam, czy masz gdzieś rodziców w pobliżu? To znaczy mieszkam sam, tak. Rodzice mieszkają w Lublinie i staram się ich odwiedzać jak tylko mogę. Albo oni do mnie przyjeżdżają, albo ja właśnie do Lublina. I no wiadomo, jesteś tęsknota za domem, no ale taki sobie cel postawiłem, takie życie wybrałem, więc no, trzeba trenować, walczyć i no i się nie poddawać. A jakie masz postawione przed sobą cele, jeżeli chodzi o sport? Masz coś takiego, co założyłeś sobie, że spełnisz w swojej karierze i to by było ukoronowanie wszystkiego? Zazwyczaj w takiej sytuacji się pytałem Mistrzostwa Świata czy Liga Mistrzów. Ja wolę stawiać sobie mniejsze troszkę cele i iść do nich, a nie od razu jakiś wielki cel. Wiadomo, też sytuacja może się zmienić codziennie, tak z dnia na dzień i uważam, że lepiej aż nie planować aż na tak daleką przyszłość. Wiadomo, fajnie by było zagrać na Mistrzostwach Świata czy w Lidze Mistrzów, ale nikt nie wie, jak to się potoczy i cóż, żyję, trenuję z dnia na dzień i zobaczymy, co z tego będzie.